Siemaneczko, widzowie, z tej strony Juicy Games i to jest poradnik. Poradnik z modu Follow Me. Pokażę go dla osób, które nie wiedzą, jak się posługiwać tym modem. Oczywiście link do tego modu w opisie i to jest bardzo mega przydatny mod, gdyż jak gramy sami, nie jesteśmy w stanie i mamy mało czasu, a chcemy dużo zrobić, to ten mod jest bardzo idealny. To jest taki nasz pomocnik farmingu, bo taki nasz kolega, powiedzmy. Kolega, z którym gramy na multiplayer, tylko że gramy na singlu, tak? Na multiplayer nie wiem, czy działa ten mod, ale chyba tak, chyba też działa na multiplayer. W każdym razie pokażę wam, jak on działa, a jeszcze tutaj na ekranie pokażę wam 5 osób, które ostatnio mnie zasubskrybowały. Wiem, długo poradników nie było. Mam nadzieję, że wrócę do tego. A teraz przejdźmy do odcinka. A, zapomniałem. Dziękuję za łapeczkę, subskrypcję i lecimy z tym odcineczkiem. Słuchajcie, mam tu przygotowane sprzęty. I tu mam kosiarkę samojezdną, która robi pokos do środka. Także więc mi nie jest potrzebna tutaj zgrabiarka. Ale jeżeli macie ciągnik z kosiarkami z przodu i dwiema kosiarkami po bokach, czyli tego typu, tylko zamiast kombajnu jest ciągnik. Kosiarki nie mają zrzucania pokosu do środka. No to musi być tutaj zgrabiarka z tyłu. No i wtedy montujecie tutaj jakiś ciągnik ze zgrabiarką. Oczywiście na szerokość tutaj takiego zestawu. I jedziecie z tyłu wtedy tej zgrabiarki tą prasą, bądź inną prasą. Lepsza prasa by była, wiecie co, z modyfikacji. Musicie sami sobie znaleźć tą prasę, bo ja dawno temu pobrałem tą prasę, ale już mówię, jaka to jest. To jest ta Vicon Fast Bale. Ona nie staje w trakcie jazdy, w trakcie zbierania balotów. Prawda, ona robi tylko 125, ale tak jak mówię, ona nie staje, ona cały czas non-stop jest w jeździe. Więc bardzo fajna prasa. Zobaczcie, ona z tyłu ma owijarkę w razie W i owija sobie przy okazji baloty. Oczywiście nie staje, tylko cały czas ta prasa jedzie, dlatego ta prasa jedzie. A zobaczę, jak będzie działać ten follow me z tą prasą, nie z tą, przepraszam, z tą prasą. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. I co, no już biorę się za pokazanie wam tego modu. Wchodzimy do kombajna. Odpalamy silnik. Ważne jest to, żeby ten silnik był odpalony. Podjeżdżamy kawałek. Dobra. O co? Dlaczego podjechałem kawałek? Słuchajcie, tutaj z tyłu się pokazały ślady i według tego śladu gra łapie ślady, po których ma jechać następny z tyłu pracownik. No to wchodzimy do tego pracownika. A przy okazji zostawcie łapeczkę i subskrypcję, będzie mi niezmiernie miło. No i dobra, włączyliśmy ciągnik, podjeżdżamy trochę. Włączamy oczywiście prasę. Pamiętajmy o ustawieniu balotów. Ja mam akurat 125, ale chcę mieć baloty i te baloty będą robić się w kiszonkę. I teraz robimy Ctrl F. Znowu nie złapał. Dobra, widzowie, po krótkim cięciu dostrzegłem błąd. Żeby follow me działał w tej prasie. Oczywiście, żeby włączyć, to po prostu robicie H, ale żeby działał, włączmy prasę z opuszczonym, tutaj wszystko przygotowane już, z opuszczonym. No i robicie Ctrl F. No i nie działa, to jeszcze raz Ctrl F. I właśnie teraz zadziałał. Musicie dwa razy kliknąć Ctrl F, jeżeli wam nie działa. A często jest tak, że łapie za pierwszym, ale jak nie łapie za pierwszym, to zróbcie dwa razy Ctrl F. I będziecie mieć problem z głowy. Tu tak samo maszyna, która będzie zbierać baloty, musi, ale to musi być rozłożona. I teraz podjeżdżamy i wiadomo, ta maszyna oczywiście pojedzie. O, widzicie, za pierwszym razem złapało i teraz ja muszę... A nie, co złapało? No, zadośćfarem, dobra, zadośćfarem jedzie. I teraz, słuchajcie, ustawiacie w lewo. No bo wiadomo, tutaj ta maszyna jest w lewo o tak 2,5-3 metra chyba bodajże, więc zostawię na 3 metra i zobaczę, czy będzie zbierać, czy nie.
No i teraz ostatnim krokiem jest po prostu wsiąść kombajn, który jest włączony oczywiście. Podjeżdżamy. No i Deutschfahrt powinien jechać. Włączamy kosiarki, opuszczamy je. Opuśćcie, no i jedziemy. I jedziemy. Deutschfahrt jedzie. Deutschfahrt jedzie. Słuchajcie, ustawmy sobie tempomat na... A ile ustawiamy tempomat? A niech będzie na 10 i jedziemy. Nie możemy też za szybko jechać, bo wtedy prasa będzie wariować, my uciekniemy prasie i ten. Musimy patrzeć z tyłu, czy to wszystko fajnie działa, funkcjonuje. I zobaczcie, stanął. 8. Prasa nas goni, więc nie jest tak źle. I zobaczcie ten ostatni. No, muszę go ściągnąć do środka troszeczkę, bo jak widzimy, wejdźmy sobie tu. A nie, jedzie śladami. A, no tak, zapomniałem, że okrągłe bele. No tak, dobra. Nieistotne, mało ważne. Ważniejsze jest to, wybierajcie prasy do kostek. Wybierajcie prasy do kostek, bo jak widzicie, baloty okrągłe lubią robić psikusa i... No, właśnie. Ale w każdym razie, jak widać, mod działa. A teraz zobaczmy, czy on działa z pracownikiem, więc odpaliłem teraz pracownika i pracownik sam jedzie, ja nic nie robię. Ja mogę nawet wyjść z kombajna. Zdążyłem ucieknąć. No i zobaczcie, jedzie sobie pracownik i zobaczymy, jak on będzie się zachowywał przy uwrociach, bo to jest też ważne. No dobrze, jak widać tutaj balot udało się wziąć. Tu jest ważne, te uwrocie są ważne. No tutaj chyba kosiarka nie zahaczy, więc jest ok. Jest super. Ja jestem ciekawy, jak Deutz się zachowa na uwrociach. No i właśnie, i te baloty na uwrociach. To będzie... Troszeczkę będzie problematyczne. Jak widzę, to dla takich maszyn uwrocia lepiej, żeby były dookoła pola. Jest taki mod, który jest odpowiedzialny za to, że pracownicy jeżdżą dookoła pola i to jest chyba będzie lepszy mod i ten mod plus follow me to może być coś, mówię wam. W każdym razie jak widzimy mod follow me działa. Pozwala nam zaoszczędzić bardzo wiele czasu, bardzo wiele pracy. I mam nadzieję, że wam też się przyda. A tutaj na ekranie jeszcze widzicie 5 ostatnich subskrybujących mój kanał. Dziękuję bardzo. Jeżeli chcecie się znaleźć, to oczywiście wiecie, co musicie zrobić, zasubskrybować kanał, a napiszcie w komentarzu, jakie modyfikacje jeszcze bym miał sprawdzić, bo to jest... Jestem sam ciekawy, czego potrzebujecie ogólnie ode mnie. A, i mapa jest testowa, to nie jest mapa, na której gram na co dzień. To jest tylko testowa mapa, więc wiecie, rozumiecie. Jak widać, jakoś daje radę ten mod. Ja bym nawet w skali od 1 do 10 dałbym 9,5. Bo już napotkałem jakiś problem mały, ale tak to oczko 9,5 bym dał. Najlepsze jest to, że tutaj może być niezliczona ilość pracowników, którzy mogą jechać za tym jeden za drugim, tak? Dobrze. No i co? To by było tyle w tym poradniku. A, mod do follow me oczywiście będzie w opisie. To i życzę wam miłego. Trzymajcie się, na razie, cześć.